Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Bum tararara! Euro nadal trwa! Witam Was bardzo serdecznie! Jest oczywiście Kroksi na CSGO Skin. Się specjalnie czekałem do końca meczu, stary, żeby, wiesz, wprawić się tutaj nastrój zwycięzcy po wygranym oczywiście meczu z Valią. No troszkę długo nam zajęło wygranie, bo dopiero rzutach karnych, ale udało się! Jedziemy na Euro! Jedziemy również, mam nadzieję, z fajnymi skinami. To Euro, CSGO Skins oczywiście dzisiaj, CSGO Skins daje Ci skrzynkę za free i wujo Kroko, jak chcesz oczywiście otworzyć skrzynkę za free, logujesz się z linku z opisu, bądź logujesz się oczywiście na stronę i klikasz sobie ten magiczny plusik, wpisujesz kod Kroksi przez 2x, ma skrzynkę na start za free, oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, przed każdą wpłatą kodu możesz użyć, jak chcesz sobie doładować, to masz takie metody płatności, przed każdą wpłatą wpisujesz kod Kroksi, 10% więcej masz za każdym razem. No i oczywiście, jak chcesz być zwycięzcą urodzonym, tak? Jak nasza reprezentacja, no to oczywiście tego kodu używasz, jak chcesz sobie oczywiście fajne skiny wygrać. No a my lecimy z bitwą, bo mamy sporo kasy, mamy 8 kafli, więc no od razu tutaj, no nie ma co się pierdzielić, 7 skrzynek, 3% AWP Desert Hydra. Zobaczymy, jak nam pójdzie, czy pójdzie nam tak jak dzisiaj Polakom, czy też może no nic z tej skrzynki nie trafimy. No mam nadzieję, że coś trafić się uda. Przypomnę oczywiście o kalendarzu ze skinami dla Was, tak? Coś tutaj nie słyszę dźwięku, halo, coś się zepsuło. Oczywiście kalendarz ze skinami dla Was. Jak chcesz wygrać, no to już się subdzwonę, łapa w grę pod filmem. Oj. No niestety, średnio zaczynamy. Dąż na Discorda, tak? Bo to sprawdzam. No i oczywiście napisz komentarzyk z numerkiem. Napisz coś o meczu Polaków. Co sądzisz, że jedziemy na Euro? No troszkę musiało to potrwać, tak? No ale się udało po tych barażach. Wywalczyliśmy ten awans. No i oczywiście użyj kodu Kroksi na CSGO Skinsie, jako są pełnoletni jesteś. Dwa ostatnie tutaj otwarcie, dwie tak naprawdę ostatnie szanse, no właśnie. No niestety, no nie dla nas to, tak? Nie dla nas, no chyba, że tu AWP jakaś minimalware by poleciła, no ale no niestety nie dla mnie dzisiaj wygrana na CSGO Skinsie. Zobaczmy następną jakąś skrzynkę tutaj zarzućmy, no na przykład taką, no bardzo... Bardzo fajnie się tutaj prezentuje skrzynka Royal, no kosztuje ona sporo. No i ktoś tutaj dołączył, tak? 2500 zł. No mam nadzieję, że nie po to, żeby mnie ograć. No ale zaczynamy. Zaczynamy jak widać, tak? 950 zł. No niestety. Oj, no tu widzę jakiś fajny stan. 1000 zł wpadło. No spoko, ale dwie ostatnie skrzynie zostały. No i może być tak szczerze. Chociaż kurczę. No jest to delikatna tylko strata. No nie wiem szczerze. Jak na to patrzeć? No, niestety się wydarzyła tragedia. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria i co tu się stanęło? No powiem Wam tak, jest naprawdę lipa. 1800 zł, no możemy sobie pozwolić na skrzynki z Marble Fade'ami. No bo wiecie co? Zobaczmy te 2%. Zobaczmy 2%, wrzućmy 10 takich skrzynek i zobaczmy, jak nam pójdzie. No ale naprawdę... Kurczę! Naprawdę lipa, że przegraliśmy wszystkie battle po kolei. Kurczę, naprawdę lipa. Zobacz, skrzynek 10, dwie już za nami. No i trzeba liczyć oczywiście tutaj na punkt szczęścia. Zobaczmy dalej. 7 jeszcze otwarć. 2% na Marble Fade'a w jednej takiej skrzyni. Póki co, no na tego Marble Fade'a się nie zanosi. 1200 zł w naszym oczywiście portfelu, no ale mamy w końcu, spadł na ten Marble Fade, więc jest to tysiak na plus, tak naprawdę, tak naprawdę tutaj, z tej skrzynki, jeżeli oczywiście dotrwamy i uda nam się tą bitwę wygrać, tak? Więc próbujemy, no liczymy tutaj na łód szczęścia, no ale no jakby ta kosa jeszcze tu wleciała dla mnie, no byłoby naprawdę sympatycznie, no ale zobaczmy, ostatnie dwie skrzynki, czy coś tu się jeszcze zmieni? No mam nadzieję, że jak ma się zmieniać, to tylko na lepsze. No ale okej, no mamy to 1700 zł, mamy 3 koła, więc no jakoś wracamy powoli. No to nie jest jeszcze to, po co przyszliśmy, tak? To przyszliśmy... Skrzynkę Royal. Co o tym myślisz? 4, no teraz musi się udać.
czuję to w kościach, stary. Tak jak wierzyłem do końca w Polaków, chociaż na kuponie było co innego, tak teraz wierzę, że to jest nasza skrzynka, stary. Nasza skrzynka. 471 zł. Otwarcie, no na minus, ale ojdź. No właśnie. Dwie skrzynki jeszcze. Kurczę, ostatnio często te lore Bowie Knife lecą. Szkoda, że nie dla mnie. Ostatnie otwarcie. No i się nic niestety dobrego tutaj nie wydarzy. Bitwa przegrana. Mamy idealnie na skrzyneczkę Luxurious, która właśnie 420 zł kosztuje. 4 osoby, underdog. I zobaczmy, czy będzie back to glory. Czy będzie tutaj powrót. Wrzucamy bot. Zobaczmy, jedno otwarcie, jedna szansa na powrót. Tak jak Polacy dzisiaj mieli ostatnią szansę, teraz ja mam ostatnią szansę, żeby tą bitwę wygrać. No cóż, no dziękuję serdecznie za oglądanie. No przynajmniej Polacy awansowali dalej, tak? Dzięki za oglądanie. Komentarze oczywiście, wziąć w kalendarzu, kodzik Kroxy i co? Trzymajcie się i do jutra.